Nowością w ofercie firmy Dedra jest myjka wysokociśnieniowa o kompaktowej budowie z silnikiem 2000 W z miedzianym uzwojeniem, wydajną pompą aluminiową o wydajności roboczej między 240 a 360 litrów na godzinę. Myjka posiada regulację ciśnienia roboczego w trzech trybach pracy: minimalnym na stawie, średnim i maksymalnym. Pracuje w zakresie od 70 do 100 barów. Urządzenie zostało wyposażone w aluminiowy teleskopowy uchwyt, duże koła, co przy zróżnicowanym terenie znacznie ułatwia przemieszczanie, 5-metrowy wąż na bębnie oraz długi przewód zasilający o długości 5 metrów. W komplecie z myjką dostaniemy filtr wody, szybko złącze, pianownicę, szczotkę płaską, pistolet z lancą i dyszę rotacyjną. Należy zwrócić uwagę na ekologiczność stosowania myjek. Zużywają one o wiele mniej wody niż wąż ogrodowy. Dodatkowo ograniczają konieczność używania dużej ilości detergentu. Czasami wystarczy samo ciśnienie, żeby wyczyścić powierzchnię terasu. Dzięki funkcji regulacji ciśnienia myjkę można wykorzystać nawet do mycia mebli ogrodowych z bardzo delikatnego ratanu oraz pozostałego wyposażenia gospodarstwa domowego. Wszędzie tam, gdzie zbyt duże ciśnienie mogłoby uszkodzić ich strukturę. Myjkę możemy użyć do motocykli i rowerów. Urządzenie daje możliwość mycia w trybie niskiego ciśnienia, bezpiecznego dla łożysk i elementów zawieszenia. Myjka idealnie sprawdzi się również w pracach wymagających użycia maksymalnego ciśnienia. Ściany zewnętrzne domów brudzą się od deszczu, pyłu, spalin samochodowych. Nieważne z jakiego materiału są wykonane, tynk, siding, cegły, decki, myjki ciśnieniowe każdą powierzchnię powinny bez trudu domyć. Ogrodzenia posesji znajdujące się blisko tras szybkiego ruchu łatwo się brudzą od błota spod kół aut. Myjka doczyści również takie powierzchnie. Przy myciu samochodu warto z użyciem pianownicy spryskać albo same felgi, albo cały samochód odpowiednim środkiem czyszczącym. Następnie trzeba pamiętać, aby płaskim strumieniem dyszy go spłukać. Przy dużym słońcu nie należy dopuszczać do tego, aby detergent pozostawiał na karoserii samochodu, ponieważ pozostawione nawet na bardzo krótko może spowodować powstawanie ciężkich do domycia plam.